Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony oczywiście Venom Lazarus i jakby nie było świat na modach, według Venoma, coś ze mnie się dymi? What the fuck? Flux flu. A, dobra, jak myślicie, co to jest? Oczywiście Stormcrafta znowu dostałem Warpa, tym razem dostałem Fluxa. Skażenie Fluxem, 5, 4, 3, 2, 1. I świat jest piękniejszy. Kochani, O shit, glucik! Czekajcie, ten glucik trzeba szybciutko. O! Okej, okay, dobra. Mi tutaj... Oczywiście dalej jestem zarażony, bo wlazłem w to, no dobra. Kochani, co my dzisiaj będziemy robili? A mianowicie oczywiście będziemy lagowali, bo dopiero wlazłem na serwer. Ha, 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 dowcipne. Ale tak, dzisiaj nie robimy żadnych towncraftów. Owszem, mamy lusterko ze sobą. Żeby badać pewne rzeczy, ale nie w tym świecie. Nie w tym świecie. Zresetowałem pewien świat, który chciałem dzisiaj zrobić. Mój ulubiony zresztą mod, to jest, nazywa się Twilight Forest. W jakichś tam poprzednich odcinkach widzieliście, jak się portal robi. Obsadzacie kwiatkami różnymi jeziorko wody, 4x4, stałej wody. Wrzucacie diament i pojawia się teleport. Więc chodzimy sobie do teleportu i jest Twilight Forest. Po pierwsze, Twilight Forest jest modem, który tworzy własny świat na własnych zasadach. Ma własne itemy, ma pełno rzeczy. O, i już coś widzę fajnego. Ma w ogóle masę fajnych rzeczy. Między innymi ostatnio, jak byłem w Twilight Forest, znalazłem sobie coś takiego. To jest słoik pełen świetlików. Zamiast światła. Świetna rzecz. Byliśmy z Mardartem jakiś czas temu, ale stwierdziłem, że zresetuję tą mapkę i jeszcze raz przejdziemy jak trzeba tym razem, bez żadnych kurna pitu-pitu. Poza tym, no, niewiele wtedy zrobiliśmy, no tak naprawdę. No dobra, ale o co chodzi w Twilight Forest? Po pierwsze, Twilight Forest nie ma dnia ani nocy, jest cały czas taki zmierzch, jak sama nazwa mówi. Twilight to jest zmierzch po angielsku, tak. Druga rzecz, mamy, sami widzicie, różne zwierzątka piękne. Mamy ptaszki, mamy jelonki i masę innych po drodze zobaczycie. Teoretycznie nie powinny tu się spawnować żadne złe stwory, chyba że w jaskiniach i miejscach do tego przeznaczonych, ale na powierzchni ich nie powinno być. No niestety problem jest związany z tym, że niektóre mody narzucają do Twilighta różne rzeczy i niestety potrafią się na przykład dzikie psy spawnować tutaj. Mamy barany. To jest Bighorn Sheep. A to ciekawe. No dobra, ale na czym to polega? W ogóle o co tu chodzi? Jest tutaj system questowy, żeby przejść od punktu A do B. Kiedyś to było inaczej. Kiedy to była taka mapka na zasadzie, wiecie, rób ta co chce ta, ale teraz już tak nie ma. Na przykład, mamy wieżę, teoretycznie, no ciekawe czy ja mogę do niej... No już mogę wejść niestety. Teoretycznie nie powinienem móc wejść tutaj nawet. Cześć jelonku. Dlatego, że... O, wilki. Dlatego, że powinna to magiczna, że tak powiem, aura otaczać. Dlatego trzeba robić po kolei. Po kolei co znaczy? Mamy bossy. Po pierwsze chcemy pójść tutaj. To jest pierwszy boss. Mapka odsłonięta w poprzednich, po restarcie świata jest cały czas ten sam Twilight, więc nic się nie zmieniło. To jest tak zwana Naga. Pierwszy boss, którego musimy pokonać. Dzięki niemu, jak pokonamy, dostaniemy odporność jakąś tam na magię, dzięki czemu będziemy mogli wejść do tej wieży. Naga jest to mityczny wąż. O. Cześć, Naga. O Jezu, i pada. Chodź tu. Chodź tu. Będę jedna. Czy ty jesteś... A, nie widzę nic. O, dostała. O, tu jest. No i dobra. Naga zabita. Akurat ja jestem OP troszeczkę. Zrobimy tutaj i weźmiemy... Wyłączmy to cholerstwo. Może przestanie padać? Czy ta komenda działa w tym świecie? Działa. Wolałbym bez deszczu dzisiaj. Dobra, czyli jeżeli zabiliśmy nagę, to możemy wyrzucić, bo już mamy. Dostajemy trofeum. Właśnie, to jest trofeum.
A dostajemy różne inne badzie, czekajcie, to niepotrzebne. I dostajemy skórkę z nagi. Co można z tego zrobić właściwie? Naga. Skyle. Możemy zrobić albo pancerzyk, albo spodnie nagi. Fire Protection 3, Protection 3. No, nie urywa to głowy, no ale jest, tak. Dobra. Czyli teraz idziemy zabić króla Licza. Czyli gościa, który przyzywa, że tak powiem, zło. One zawsze teraz się spawnują dokładnie w tych miejscach, co zauważyliście, czyli w lesie. Tak samo naga. Po to wziąłem lusterko, żeby sobie trochę podpakować, wiecie, badaniem aur. Dlatego, że potrzebuję aspekty do moich badań w Towncrafcie. No więc tak, mamy wieżę. No i tu się spawnują różne rzeczy, różne są spawnery w środku. Teoretycznie, ponieważ ja już mogę latać, chociaż nie powinienem, bo Twilight nie jest przewidziany dla latania w ogóle. Ale my to mamy gdzieś. W dobrym miejscu wszedłem. Cholery, pająki. Czekajcie, weźmiemy ten. Rozwalmy spawner. Okej. Tutaj gdzieś jeszcze się spawnują. Gdzieś tam pewnie na górze. Znaczy, no tu jest dużo łażenia, ale tu nic ciekawego nie znajdziemy. O, no, kolejny spawner, ale nieaktywny, bo jestem za daleko. Mogę oświetlić. Tu mogę oświetlić. No i tak. Na samej górze wieży, zamku, jest boss. Ja już specjalnie nie przechodzę od początku całej wieży, no bo. Kurna, Blaze'a słyszę. O nie, to nie Blaze. Ożywił się ten koleś. I teraz tak, co z tym kolesiem? Przyzywa oczywiście ten. I on tak. Może kulami ognia walić? Albo o takimi kulkami jak enderperły wyglądające. Te enderperły trzeba mu odbijać w niego, bo on ma takie tarcze latające wokół niego, nie? Daj. I tylko ten sposób mu te tarcze można rozwalić. Dawaj. O! Zostały mu dwie tarcze. Ogień! W zależności co ma w rączce, spatrzcie. Teraz będzie miał kulę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, ma kulę. No, rzucaj koleś. Dobra, jak już pozbawimy go tarczy, zostaje go zabić. I on przyzywa oczywiście zombiaki. Znaczy może, ma kilka wariantów, nie? Uźwano. O, mój miecz jest OP. Dziękuję. O, rany, ale się wysypał. Dziadostwo, perła się przyda. Dziadostwo, już jedno mam, to też mi niepotrzebne. O, dostaliśmy na przykład takie coś śmiesznego, czym można zombiaka przyzwać. Ma to użyć 8 jeszcze, czyli 9 miało. I to on będzie walczył dla nas. Ale na razie, wiecie co, tego nie potrzebujemy. To powysyłamy. Naga Scale też już wyślimy. Moje świetliki też, żebyśmy mieli miejsce. Dobra, to jest druga rzecz. No i teraz, po co my zabijaliśmy tego Licza? Ano, ponieważ na mapie. Czekajcie, wyjdziemy sobie. Czy tędy się wyjdzie? Przez okno. Ha! Jak bandyta normalnie. Jeszcze raz przypominam. Twilight nie jest przewidziany dla postaci latających, więc wiecie jak to jest. Teraz musimy znaleźć tak zwany ciemny las, ponieważ dzięki temu, żeby zabiliśmy Licza, czyli. No teoretycznie, no co, no złego maga, który przyzywał nieumarlaki i inne takie dziwne rzeczy. Było coś takiego jak, jest taki ciemny las, bardzo ciemny, nie bez powodu jest on ciemny, uznawany. Cholera, nie wczytał się Chang. I działa to na zasadzie takiej, że do tego ciemnego lasu nie mogliśmy wejść, bo byliśmy ślepi. Wchodziliśmy i traciliśmy całkowicie. O shit.
A to ten nasz lojalny zombie. Słuchajcie, troszeczkę światło go zabiło. O, kolejna naga. O, widzicie? Ale nie idziemy do niej, nie chcemy jej, że tak powiem, denerwować. Po co? Mamy już jedną. Zresztą tutaj. No i szukamy ciemnego lasu. No tak jak mówię, nie dało się wcześniej do niego wejść, bo jak wchodziliśmy do tego ciemnego lasu, nagle mieliśmy blindness, czyli ślepotę 100%, czyli nawet własnej ręki nie widzieliśmy. Ale, o widzicie, to są te słoiczki. To są te słoiczki. To są słoiczki. Shit. Gdzie jest słoiczek? O. I słoiczek mogę sobie postawić. O. Fajne, fajowe to jest. Ja to zbieram, bo to, no mówię, Twilight Forest, to ma grzyby własne. No czego tu nie ma? Słuchajcie, no rewelacja. Znowu mamy wieżę, widzę. Zajączki! Forest Bunny. Żeby było śmieszne, Twilight Forest jako mod, jako pierwszy przed Minecraftem, który wprowadził zajączki, oni wprowadzili zajączki, jelonki, więc można by pokusić się, że brzydko mówiąc, zerżnęli pomysł. No. Oczywiście później jeszcze były inne tam mody, które dawały zwierzątka i tak dalej. Jedna ważna rzecz jeszcze, kochani. Nawet jak gracie na modach albo coś, pamiętajcie, lepiej nie latać w Twilight'cie, bo za szybko latamy, a Twilight jest bardzo skomplikowany pod względem generowania, słyszycie? Świerszcze. Cześć, baran. Jest bardzo skomplikowany pod względem generowania terenu. No i patent jest tego rodzaju, nie chcemy mieć problemu, że nam na przykład wywali serwer albo coś. No, bywa i tak. Później trzeba restartować serwer, tak? Więc trzeba powolutku, teoretycznie nie powinienem nawet latać, no ale na potrzeby filmu, wiecie, tutaj jeden problem jest taki, że trudno cokolwiek znaleźć. Tu czasem, no widzicie, idę i coś znalazłem, tylko nie wiem co to jest. Chyba ciemny las znaleźliśmy. Tak. Tylko weźmy sobie na drzew. O, widzicie? Takie smugi. Blindness. Kuźwa. No i właśnie... O. Już je, i mi przeszło. I znowu. What the fuck? Tego nie powinno być. Coś się zwaliło. Dobra, wiecie co? Potrzebujemy... Okej. Okay. Więcej pochodni. Oczywiście są do tego osobne achievementy. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Tu klikacie. Botania. Jest, Twilight Forest. Lich King. Aha, Scepter of Mastery. Może to muszę zebrać? Nie, tędy... Cholera wie. Możemy spróbować jeszcze jakiegoś zabić, ale... No jest jeszcze to cholerstwo, czekajcie. Licz trofi, jeszcze raz trofi weźmiemy, nie wiem. Może jeszcze zabijmy jednego licza, gdzieś tu był przecież niedaleko. To jest dla mnie... No właśnie, nie wiem do końca na jakiej zasadzie to działa. Tutaj mamy, no dobra, w tą stronę cały czas lecieć. Czy to na zasadzie achievementów, że jeżeli zdobędziemy jakiś achievement, to on odblokowywuje dostęp do właśnie danego terenu, czyli na przykład do tego zagubionego lasu, czy jakieś tam... aura... Już trudno mi powiedzieć tak naprawdę, bo powiem szczerze... Nie miałem z tym za dużo styczności, dlatego dla mnie to już też pierwszyzna, wiecie, o tutaj coś jest, tutaj jest ten zamek. Dobra, to weźmiemy jeszcze, zrobimy najazd na chatę Liczowi jednemu. On będzie tu. Za obrazem. Siema! No, dawaj. O, trzeba odbić mu to. Te kurde... Jest, dostał. Całkiem fajny sposób zabijania go, powiem szczerze. Oczywiście tylko te kulki licza, można teraz ogniem. O, cholera. Inferal!
Fuck, źle jest. Jest źle. Jest bardzo źle, ja tu zginę zaraz. Wiecie, schowajmy się. Czekajcie, nie mamy nawet czym tego za... Spróbujemy tak. Cholera, nie wziąłem żadnych podków regeneracji ani nic. Myślałem, że nie będzie potrzeba. Demet. Tam jeszcze jakiś... No, wychodzą tutaj, czekajcie, to trzeba zablokować. O. Gdzie ten poszedł? Spróbujmy. No. No dawaj tą kulkę, facet. Dostał. Dostał. Jeszcze jedna kulka i... O, teraz ogniem. Widzicie, w ręce ma taki dymek. Czerwony. To jest ogień, kula ognia. A teraz powinien rzucić kulkę. Dobra. Po kulce. A znowu będzie ta sama, ponieważ przyzwał. Okej. Okay. I co mamy? Scepter of Twilight. 99 charge. Co to robi? Aha, z jakimiś kulkami. Bardzo fajna rzecz. Tego nie potrzebuję. Obrazów od cholery też nie, też nie. No i dobra. No i dobra. To wyślijmy do systemu. To też. No nie wiem, mamy jedną mamy z przyzywaniem zombiarów. Drugą mamy tą. Gdzie tu się wychodzi? No tu jakaś biblioteka, kurde, czekajcie, jak ja tu przyszedłem? Pamiętam, że gdzieś... A. Inferale. Ła, no spadaj! Kurde, sam się strzel. Jesus. Tu byliśmy. Teoretycznie jeszcze tu jest jakiś, ale... No nie wiem, spróbujmy się dostać teraz do tego lasu. Najwyżej będziemy mieli ten blindness, no Jezus Maria. Damy radę. Zobaczymy, spróbujemy. O, najwyżej przez kilka odcinków będziemy się tłukli. Okej. Okay. Spadłem, o widzicie? Za szybko latam, no wiecie, ogólnie gra nie jest dostosowana do tego, szczególnie, żeby tak szybko się poruszać, no nie nadąża wczytywać, prawda? Więc to jest... Szkuźwa, utknąłem w czymś. A chciałem tylko aurę, no da. O. Dobra, gdzie my idziemy? Tu, dobra. Nie, to jest pięknie, zielono... I utknąłem w krzakach. Fajne drewna tu są. Już mówię od razu. Fajne deseczki można robić. No, różne niesamowite rzeczy. Nie widzę tego dymku teraz czarnego. A nie, jest, dobra. Szanie, to wchodzę! O, shit! Jeszcze taki zoom cholerny. Oj, nie wiem. Nie, to nie jest. Jeszcze nie jest to. Cholera, lepiej stąd wyjdźmy. Dobre pytanie. Co trzeba zrobić, żeby tego blindnessa nie było? Bo to jest naprawdę irytujące. Więc poczekajcie sekundę, szybko na wiki zerknę. Jestem z powrotem, kochani, i wiedziałem, że coś spieprzę. A oczywiście teraz nie kolej na opuszczony, zapomniany las mroczny i tak dalej. Dlatego, że zabijając, widzicie, to trzeba sprawdzać. Po liczu, czyli po tym przyzywającym złym magu, następna kolej przyszła na bagna. Na bagna musimy iść. Widzicie, jaka pierdoła ze mnie. Kurde, nie doczytał, mądrkuje się, a później się okazuje, że nie wie, o co chodzi. No, dobra, bagna gdzieś tu widziałem, tu są, widzicie, tu i tu kawałek. Na bagnach mamy, czyli tak, mamy las,
w lesie mamy hydrę, znaczy nie, nagę, czyli tego węża, mamy licza, czyli ten zamek z magiem. Następnie przychodzi kolej na bagna. I teraz tak, na bagnach musimy iść do minotaurów, zabić króla minotaurów, żeby móc się dostać, że tak powiem, na głębiej bagna? Coś takiego. Pamiętam, że... Bo później musimy zabić właśnie hydrę. To jest kolejny już taki OP stworek troszeczkę. O, jesteśmy na... To nie są bagna, ale tam są bagna. Czy my na te bagna już możemy wejść, czy mnie coś będzie chciało zabić? Dobra, jesteśmy. Aha, my pewnie nie możemy wejść na ten las, ten... Ła! Kanion! Na ten spalony pewnie. No, nie możemy, widzicie? Bo się zaczniemy palić. Na bagnach powinniśmy poszukać... Tylko będzie trudno, bo tu tych bagien to dużo nie ma. Powinniśmy poszukać takiego małego, charakterystycznego kopczyka. Kopczyka. O! To jest to! Na bagnach, widzicie? Jest! Dobra, wchodzimy na dół. Co? Gdzie? Pająki! Eferalne! Kuźwa, co to? Żuki! Kurna, spokojnie, ludzie. Rany boskie się rzucili. To jest ogólnie... Widzę cię. To jest ogólnie labirynt, kochani. Więc prawda jest taka, nie ma co tu przeszukiwać tego, bo tu nic ciekawego nie znajdziecie. Owszem, tam troszeczkę jakiś itemków związanych z Twilightem. Dobrze, że mam pochodni. Trzeba szybciutko pochodzić. O! I dupa. Poszukać takiej studni. Dzięki czemu będziemy mogli o poziom niżej. Bo my chcemy poziom niżej. Co to cholera, tyle krat? Oczywiście mamy tutaj różnych przeciwników. O, coś. Mamy skrzynki. Dynamit. Au. Jak zwykle Venom w pułapkę się wpakował. Dobra. Akurat tutaj lubię przychodzić. Akurat jakoś... To są bloki niby teoretycznie niezniszczalne. No tak, niezniszczalne, więc nie możemy... Jedynie TNT można wysadzić i ewentualnie zebrać ich trochę. Uśpa, no. Pająk, ja cię kurna widzę. Myślisz, że co? Grzyby rosną. Z botanii. No mamy takie sale i mamy... Ła! Twarde! One gubią mięso. Minotaury! Aha. Zaraz. What? Minotaur gubi mięso pod tytułem... Ravmif. Czekajcie, bo... A, tu jest spawner, dobra. Się dziwię, skąd ich tyle. Tu jest skrzyneczka. No zami, zobaczcie, co jest. Jest Iron Inglot. Ironwood Inglot. Z Ironwood Inglot można... zrobić taką śmieszną zbrójkę z Ironwooda, więc możemy teoretycznie to pozbierać. I Steelwood też. O! Maze Focus Map. O kuźwa, dzięki. To jest bardzo ważny item. Zaraz wam pokażę dlaczego. Mleko? Wziąć? Nie wiem, chcemy mleko? Weźmy mleko. To powysyłamy. To mi mięso na razie niepotrzebne. I tak to w skrzynce utknie, bo nie ma nic przypisanego, że gdzie to ma wejść. Dobra, to są materiały rzemieślnicze. Właściwie to mogę zostawić. To jest bardzo ważny itemik. I rzadki. Naprawdę poszukać trzeba troszeczkę w tych katakumbach cholercia. Dzięki niemu będziemy mogli zrobić mapę Twilightu, na której będziemy mieli oznaczone, gdzie dane bossy są. Kurwa, no proszę cię. O, następny żuk inny taki, o. O, poproszę, glutki. O, jest studnia. Jest studnia. Ty! Koleś. Dobra, do studni musimy się dostać. Ponieważ na... Shit! Kuźwa! Szary slime! Twilightu.
Fuck! Jakiś brikowy, czekaj, bo tu jest. Gdzieś tu jest. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest ten. Inferal cholerny. O, zginął. Bardzo ważna rzecz, wypadł kolejny przedmiot. Jeżeli gracie na przykład tylko na przykład macie vanilę, czego Minecrafta normalnego i Twilighta, wypadł bardzo ważny item. To jest Charm of Keeping. Charm of Keeping jest to taki itemik, o ile dobrze pamiętam, jeżeli czegoś nie spieprzę. Wiecie, tylko wrzucimy sobie, to się przyda. To się przyda, to się mniej przyda, to też mniej, to tym bardziej, zobaczcie ile slajmów, ciasteczka. Charm of Keeping jest to takie śmieszne urządzonko, że jeżeli sobie postawimy tak, to o ile dobrze pamiętam, może coś zmienili, może tego już nie pamiętam. To jak zginiemy, to jeden item, nad którym to było, czyli w tym przypadku miecz, nam zostanie, a reszta oczywiście będzie leżała po śmierci na ziemi. Więc to jest takie dobre. Oczywiście Charm of Keeping ma różne tam poziomy. Im lepszy, bo można je składać. Shit! Debilu! Krowa! Krzywa krowa. Możemy je składać i wtedy im lepszy ten Charm of Keeping, tym więcej itemków można. Właściwie, skoro jest skrzynka, to... złote jabłko, trzcina, papier mi się przyda. Nie, mleka nie chcę. Papier mi się przyda do tam crafta, bo... ostatnio nie chciało mi się craftować go. O, dobra. Słyszę krowy! E? Ojoj, tu będzie spawner gdzieś. Jest. To? Tu? Dobra. I w nagrodę gdzieś skrzyneczka tu. O, jest ta zbroja właśnie. To co mówiłem. Jest i miecz z tej klasy. Możemy wziąć. Ja tam problemu nie widzę. Do naszej galerii. Nie? No dobra, no to Twilight Forest jest naprawdę zarąbisty. Ja wam mówię, no... tym bardziej, jak ja mówię wam, że... te wszystkie rozwiązania, które oni zastosowali, od tych zwierzątek i tak dalej, to jeszcze nie było tak modów od zwierzątek. Oni jedni z pierwszych prowadzili. Nie wiem, czy pierwsi akurat, ale wiem, że jedni z pierwszych. Grzyby. Tak sam... oj. Nie fajnie. Aha, dobra. Nie, bo zahaczało o te... kuźwa, źle. O te bagno takie palące się. Teoretycznie jakbym zdjął... czekajcie. Zapaliłbym się? Palę się, widzicie? Dopóki nie zabijemy Minotaura, tylko że... kurna, bez sensu, że ten tunel tędy prowadzi. O dobra, tylko kawałek na szczęście. Cześć, duży slajmie! No a, jeszcze gnomy, zapomniałem o gnomach. A, gnomy są śmieszne. To jest jeden z pierwszych tworków, który można obczaić. Zobaczcie. Gubią książki. W zależności na jakim biomie jesteśmy. Jesteśmy na bagnach, to mówię tak, na bagnach. To jest, znajdujemy niby dziennik podróżnika, tak? Fajny. Tutaj ogólnie jest napisane, że jest, żeby wejść na te bagna właśnie ogniste, to trzeba pokonać tego bossa Minotaura i tak dalej, czyli to, co wiemy z wiki. Więc tak naprawdę gracz nie jest zostawiony tak sam sobie. Kurwa, tylko daleko to jeszcze? No proszę cię. Ja jestem odporny na ogień, więc wiecie, mnie to tam wisi. No znowu ty, jeszcze ty, no i jeszcze wy, no i w ogóle i co jeszcze? I dlaczego? I ale ile i po co? Ale 8? 8 razy po 2 razy. Karabinek. I nie, kiedyś pytali się gracze, widzowie i tak dalej, czemu ja mówię w takich sytuacjach kałaszników. Bo zasuwam mieczykiem jak kałaszników, a kałaszników robi tru. O! Masz ty kuźwa. Czekaj, ty. Świński ryjku. Nie ma tu świnek, ale... wiecie co, walę ich. Niech sobie tam... głupi żuk. Jezu, znowu jakaś złota siekierka. Pójdziemy tędy? Co tu jest? Okej. O, jak zobaczymy na mapkę... przyjrzyjcie się na mapkę. Czekajcie, może będzie widać, jak jod wezmę. O!
Labirynt pokazuje, gdzie byliśmy, gdzie nie. Zarąbista ta mapka jest. Naprawdę polecam. To jest. Powtórzę, że to jest. Journey map, czyli. Mapa podróży właściwie, tak? Podróżnicza mapa. What the fuck? Ale dzięki tej mapie. O, zobaczcie co. Złapał mnie. Złapał mnie i bije. Łupek jeden. Nie wiedział, że jestem za twardy. O, wafelki. Normalnie, słuchajcie, zobaczcie, mamy wafelki. Możemy je jeść, czekajcie. To jest pożywienie kolejne z Twilightu. One dużo nie dają, bo... A, chociaż nie, dwa tego dały. Dobra, to weźmiemy, będziemy się żywili wafelkami. A co mi tam? Dobra, charm of keeping, możemy to wy... A, w ogóle nie róbmy śmietnika na... Ten, tylko tu. A, i tą siekierę złotą. Nie, wysłałem czarmowki. No Boże, może jeszcze jeden znajdę. Czy to jest pułapka? Jest pułapka, tam nitka taka. Pewnie nie widzicie, ale... Tu za tą kratą idzie nitka i TNT wybuchnie, jak przekroczę. Trzeba uważać, naprawdę. Tu już wysadziłem. Tak, tylko... O, widzicie? Te klocki. Chlup, nie chcę ich. Tylko można je pozyskać drogą przez TNT. Teoretycznie wiecie, jak koniecznie chcecie tyle, tylko że problem jest, postawicie sobie w domu gdzieś, a później tego już nie zniszczycie. Ha, ha! Co mnie tak... What the fuck? No proszę cię, no ile ich? No więcej ich matka nie miała! What the fuck? Oh, Jesus. No ogólnie to my przy bedroku jesteśmy z tego co widzę, więc jest tak taka ciemniasko. No gdzie jest to wejście? Szukam... Znowu z tej strony, no. Szukam wejścia do Króla Minotaurów. To jest... A chciałbym to zrobić jeszcze w tym cholera odcinku, więc... znając szczęście, teraz zrobię cięcie i... Łotuś! Właśnie a propos TNT. Creepery też się przydają. What the fuck? Co tu się dzieje? Coś tu zginęło. O, charm of keeping kolejne. Tam chyba... Nie wiem, ile tych charm of keeping trzeba, żeby... zrobić tak zwany później srebrny, złoty, diamentowy. Nie pluj! Do mnie! Chamie, jeden. Cześć. O, no dobra. Dobra, to ja cięcie robię i szukam szybko wejścia, więc zaraz wracam. I jesteśmy, kochani, oczywiście żuk też. Jesus. Takie coś musimy znaleźć. Za kratą drewnianą to od razu wiemy, że tam jest ten koleś, którego szukamy. Trzeba ich wszystkich, kurna, tutaj wyzabijać. Tam creepera cholera widziałem, nawet dwa. Dobra. Trochę oświetlę temat. O, stoi. On ma taki toporek, zobaczcie. Czekaj, nie zauważył mnie. Zauważył! Minoshroom to się nazywa. On fajnie się baguje. Ła, bije. I dziękuję. Mighty Strogonoff. Dostaliśmy osiągnięcie i teraz, dzięki temu, że zabiliśmy go, możemy zabić Hydrę, czyli wejść na te... właśnie to mi niepotrzebne. Na te... O, tego drugiego szukałem. No. Najczęściej, zawsze jest duża szansa, że właśnie w tych skrzynkach chociaż jeden się znajdzie, ten Maze of Focus. Jezus, a nawet trzy. Słuchajcie, to już mamy. To nieładne. Okej. O, buciki. Dobra, powysyłajmy trochę tematów. Hop, hop. Strogonoff. Oj, Strogonoff się niestety nie stakuje. To jest jedzenie. Jedzenie bardzo dobre zresztą, ale ja sobie wyślę je do systemu. Zostawimy sobie jeden. O, jednego Strogonowa. Fajny toporek. Jak biegniemy, dodaje ekstra obrażenia. Jak charge mamy... Jest fajny, fajny. Czekaj, czy on ma... No, bardzo fajny. Będzie pasował idealnie w mojej kolekcji. Naprawdę beautiful. To sobie wyślemy, to też. Zbroje, fensiki.
O co chodzi z tym Maze Focus? Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Czekajcie. Maze, 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 maze. O, blank maze. Nie. Nie maze. O, uncrafting table można zrobić z tym. Maze map. Może to maze map miał. Ore map. Czekajcie. Map. Nie taka. Twilight Forest map. Czekajcie, to inaczej. Twilight. What the fuck is that? Carmine Reactor Cebris. Dobra. Mapa. No są... O, my chcemy Magic Map. Jak to się robi? Czekajcie, Magic Map. Magic... Map. O, łatwiej. Oj, mogliśmy to zrobić wcześniej. Ja myślałem, że to... To czyli maze to jest, żeby sobie zrobić mapę podziemia, ale że my mamy cwaniaczki. A, what the fuck. Mamy mapę taką tutaj na górze ekranu, to nie musimy się tym przejmować. Dobra, wracamy na powierzchnię, mamy teleport, chlub, dziękuję. Czyli żeby zrobić tą mapę, przestaniecie padać, kurde. Musimy zabić kruka, jego piórko wziąć, znaleźć jagody jakieś i coś jeszcze. Ale to w następnym odcinku, kochani. Więc mam nadzieję, że się podobało. Jest postęp, więc mam nadzieję, że się podobało. Ja tak jak mówiłem, komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego. Hejka!